Witam wszystkich. Pokażę Wam nawigację TomTom'a via 125, 45 państw Europy na mapie ona posiada. Ale tak, chciałbym Wam powiedzieć na temat tej nawigacji, może tak z własnego doświadczenia, że akurat nie jestem zadowolony z niej. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej kupiłem taką samą nawigację 4 lata temu, Via 125, to też był model i ona była kupiona w supermarkecie, już nie będę mówił w jakim, ale tam trafiłem akurat w promocji. Nawigacja kosztowała 300 zł akurat w tej promocji. Ale zaleta tamtej nawigacji, a tej, którą mam obecnie, była dużo, dużo większa i dużo lepsza. Otóż może pierwsze, samo wykonanie nawigacji tamtej, którą miałem wcześniej, tego samego modelu, obudowa była jakaś metalowa, prawda? W tamtej, tutaj mamy plastik. Te plastiki strasznie tutaj skrzypią, to spasowanie już mi się nie podoba. Także nie jestem z tego zadowolony. Plus dla tamtej wcześniejszej nawigacji, która wyszła przed tą. Także jeśli chodzi o samą obudowę, to tamta była dużo fajniejsza, no bo była taka masywna, metalowa. Do tego miała jeszcze jedną fajną funkcję. Zestaw głośnomówiący z Bluetoothem miała. Ta już niestety nie ma. Ten sam model TomTom poszedł trochę chyba na cięcie kosztów za tą usługę, którą mamy w tej nawigacji. Mapy z dożywotnią aktualizacją za darmo. Tam niestety miałem tylko na 2 lata, dlatego sprzedałem tamtą nawigację, bo koszt praktycznie przez 2 lata wyniósłby tyle co kupno tej nawigacji, którą kupiłem. Nawigacja kosztowała prawie 500 zł. Tamtą sprzedałem za połowę tej ceny, połowę postanowiłem dołożyć ze względu na mapy. Jednak w tym momencie zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem. Mówię, tamta nawigacja miała Bluetootha, zestaw głośnomówiący, łączyła się ze smartfonem, z telefonem, także to była fajna opcja. Obudowa była masywna, nie skrzypiąca. I tamta miała nawigacja, co jeszcze mogę Wam powiedzieć, w tym wcześniejszym modelu, który miałem, tamta nawigacja miała tutaj szkło. Tu niestety jest plastik. Ten dotyk na tym plastiku, zobaczcie, czasami... O, jak się letko dotyka tutaj na tym plastiku, to strasznie ciężko się pisze na przykład. Jeżeli nie wciśniecie dobrze tutaj, nie wiem, przycisku, strzałki, chcecie coś napisać, no to będzie z tym problem, bo trzeba to tak wciskać mocno, że aż ta nawigacja skrzypi, rypi. No i to jest ten efekt taki uboczny tego. Plastik jakieś tam, nie wiem, takie może szkiełko bardziej plastikowe wydaje mi się tutaj jest. Tamta miała szkło, wystarczyło lekko dotknąć i wszystko było elegancko, nie trzeba było cisnąć. No i mówię, porównanie tych dwóch, jeśli chodzi o moje odczucia. No to nie wiem, jak się do tego ustosunkować, ale myślę, że tamten model był 100 razy lepszy. A czy może nie model, bo model jest ten sam, tylko wcześniejsza wersja, która została wypuszczona przez TomToma. Tam była jakaś limitowana akurat ta wersja Via 125. Cena jest duża. 500 zł za tą nawigację. Następnym razem, gdybym miał zrobić taką zamianę, tamtą na tą, dołożyć te parę złotych, bo tamtą sprzedałem, wziąłem pół ceny. No wiadomo, że trzeba było mapy wykupywać co roku po 2 latach użytkowania, to tam 180 zł mapa Europy kosztowała. Ale
Teraz zastanowiłbym się, czy nie było warto kupić do tamtej nawigacji, po prostu wykupić sobie subskrypcji aktualizacji map na rok, nie wiem, co 2 lata powiedzmy, tą mapę sobie wykupić. Fotoradary tutaj jednorazowo, także jak widzicie, że tam darmowe fotoradary, aktualizacja darmowych fotoradarów jest. No to niestety rozczaruję Was, ale darmowa aktualizacja jest tylko raz. Jeśli raz zaktualizujecie sobie fotoradary w tej nawigacji, następnym razem zapłacicie 100 zł, jeżeli będziecie chcieli aktualizować bazę danych fotoradarów. Także dużych plusów nie ma w tej nawigacji. Rozczarowałem się. Jeżeli zamierzacie kupić sobie TomToma, nie kupujcie tej nawigacji. Nie kupujcie dlatego, że jest skrzypiąca, rypiąca, ma słaby dotyk, nie ma bluta. Mapy po aktualizacji czasami może nie mapy, może samo urządzenie. Samo urządzenie gorzej pracuje. To nawigacja jak się uprze, pomimo tego, że ustawiam, żeby nie zmieniała trasy, żeby prowadziła tak jak ja chcę, tam wpisuję, nie wiem, jakieś dodatkowe miejsca docelowe. Nie będę Wam tego demonstrował, bo akurat nie o tym kręcę ten filmik, ale nie jest dokładna. Powiem szczerze, dużo razy przez nią zabłądziłem gdzieś tam, albo pojechałem tak jak mi kazała, pomimo tego, że tam sobie poustawiałem to wszystko, jeżdżę na TomTomie 10 lat, bo to jest mój trzeci TomTom. I z tego najbardziej jestem zadowolony. Gdybym miał teraz kupywać, to na pewno nie tego modelu. Nie Via 120, nie Via 125, bo to jest dolna półka TomToma i szczerze mówiąc, za 500 zł lepiej dołożyć sobie tam 300 i kupić jakiś lepszy model tej nawigacji. Nie wiem, a nawet lepiej dołożyć drugie tyle, czy tam 3 razy tyle i kupić porządną nawigację z TomToma, bo. To jest taka nawigacja, gdzie tam możemy sobie pojeździć po mieście, ewentualnie gdzieś tam głównymi trasami. A jak zaczniemy jeździć innymi trasami bocznymi, to no to powiem, że różnie z tym bywa. Prowadzi raz dobrze, raz nie. Z sygnałem GPS nie ma problemu, ale z samym wykonaniem tej nawigacji, no sami ocencie, nie wiem. Będziecie gdzieś w markecie czy w sklepie, w którym chcielibyście kupić TomToma, to najpierw go sobie dobrze obejście. Zobaczcie, jak to wszystko skrzypi. Dotyk. Raz działa dobrze, raz nie. Powiem szczerze. Gorzej przy pisaniu tutaj jest. Gorzej jest z pisaniem tutaj, prawda? No cóż mógłbym Wam powiedzieć, za tą cenę znajdźcie sobie coś innego. Takie jest moje zdanie. Wiem, że niektórzy lubią TomToma, tak jak ja na przykład całe życie od pierwszej nawigacji, no to jeżdżę na tym TomTomie, a używam go naprawdę bardzo dużo, bo dużo jeżdżę po Polsce, za granicę, także pracując jako kierowca jest mi potrzebna. Niezbędna do pracy. No ale zastanawiam się, czy jej nie zmienić. Także jeżeli komuś pomogłem, rozwiałem jakieś wątpliwości, no to dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Także dzięki, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za uwagę. Cześć, trzymajcie się.